Cześć, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Jadę zaraz zawieźć dzieci do szkoły, do mojej mamy. Coś tam ciekawego dzisiaj porobią, będą się bawić, grać pewnie w piłkę czy coś z tych rzeczy. I później wracam do Blanki, do mojego taty, do Maxa, do domu. Może zrobimy jakiś obiad, coś ogarniemy, zobaczymy i wtedy moja mama już przyjedzie z dzieciakami. A jak przyjedzie, to bardzo bym chciała pojechać do Lidla, bo jest dzisiaj niedziela handlowa i chciałabym po prostu kupić sobie płyn do pukania, bo widziałam, że są w mega fajnych promocjach i może coś jeszcze do domu, zobaczymy, ale na chwilę obecną lecę, zawiozę dzieciaki, bo mamy mało czasu. Do babci szkoły. Do babci szkoły i co będziesz robić? Bawić się, coś robić. O. A baba... Buty czyściły. Fajny wybór, co? Tom bierzesz? Będziesz grała w koszykówkę? Mama nie lubi grać w kosza, ale graj. Wow! Oli! Daj, wrzucimy do kosza. A wiesz, że mama tu chodziła do szkoły? No, tu chodziłam do szkoły, tu miałam WF. Ale trochę mi poszło. Trochę ci poszło, no. Lubisz koszykówkę? Kiedyś tu byłam. Jak dzieci nie było. Położy ci jedziesz. Dawaj. Widzisz? Bierz drugie, będziesz się ścigać. Połóż się na brzuchu. No, połóż się na brzuchu i musisz się odpychać. Mocno! O, brawo! Super! Jak foczka! Zawiozłam właśnie dzieciaki z Michałem na halę sportową do mojego starego gimnazjum i oni tam sobie teraz pograją, a ja wracam do domu, do Blanki, bo Blanka strasznie nam się rozchorowała. Ma katar, kaszel i po prostu jest marudna, dlatego chwilę siedzi z moim tatą, ale ja już do nich jadę. No i Maxa też coś rozłożyło, więc nieciekawie to wygląda, ale już dzisiaj wracamy do domu, więc coś wam ponagrywam. Kto go nam się tak rozchorował? Kto się rozchorował? Chora jesteś, Pysiu? Chora, biedna, tak? Nie gryź tego, będą dziury. Blanka do mnie drepcze. Drepczesz do mamy? Proszę, słuchawki. A ja przerabiam szybciutko film wczorajszy. Wczorajszy vlog jest mega krótki, no ale z racji tego, że te dwa małe szkraby nasze są chore, po prostu nic nie nagrywaliśmy, nie byliśmy nawet na żadnym spacerku, po prostu spędziliśmy ten czas w domu. A ja dodatkowo byłam w pracy, więc pół dnia tak naprawdę nie było mnie i nie nagrywałam nic. Tak, Blaniu? Chcesz słuchawki? Proszę. Proszę. Proszę, pobaw się chwilę, mama szybko dokończy i już wracam do ciebie, ok? Film już się dodaje na kanał i przed chwilą poprosiłam Emilię, żeby przyszła mi pomóc z Blanką, a ona zasnęła, więc mega się cieszę i otworzę może kalendarze, korzystając z okazji, że ona śpi ładnie i jest cichutko. Tutaj mam kilka świeczek, bo ostatnio Maxa mama była w Ikei, poprosiłam ją o tea lighty i jakieś świeczki, więc zaraz zobaczymy, co mi wybrała. Bardzo lubię te tea lighty, chociaż mogłyby się palić dłużej. Takie duże kiedyś, co kupiłam w Biedronce, były znowuż za duże, za duży płomień dawały i ten wosk śmierdział, a nie wydawał jakiś fajny zapach, dlatego no trudno, muszę się przemęczyć z tymi, ale i tak jest fajna cena za taką ilość, więc lubię te świeczki. Tutaj zaraz zobaczymy, co mam, ale jeszcze mam taką świecę i ona jest pierwszy raz u mnie w domu. Maxa mama już ją wiem, że paliła, wąchałam ją kiedyś, pachnie bardzo ładnie, świątecznie i to jest chyba nawet taka świąteczna edycja właśnie Ikei. Zaraz ją rozpakuję i zobaczę, jak pachnie. Pieczuszka otworzona, pachnie cynamonem, pięknie, świątecznie, więc ją odkładam i zerkamy dalej, co my tutaj mamy. Ja te świeczki z Ikei wszystkie znam, ale jestem ciekawa, co
tym razem mam. Miałam kiedyś te świeczki, to są te świeczki zapach lodów chyba, tak? Bardzo ładny, delikatny zapach. Ja lubię, żeby się świeczki w ogóle paliły w domu. Nie chodzi tu mi bardziej o ten zapach, jak one mocno pachną, tylko o to, żeby w ogóle coś tutaj pachniało. Ten zapach też doskonale znam, bardzo go lubię. I tutaj mam ten taki czerwony. Też lubię, może nie tak bardzo jak te dwa, ale fajny świąteczny kolor, więc super. I ta jest 20 godzin palenia, ta 25 i ta też ma 20, więc za chwilę idę podziękować za zakupy i rozpalę świecę, może tym razem tą, ale fajnie, bardzo się cieszę, że mam mały zapas, bo już mi się wszystko wykończyło, a niektóre świeczki chciałabym, żeby paliły się cały dzień i na przykład te z Janki, po prostu jest mi szkoda, żeby tak cały dzień paliły się, no bo są po prostu już droższe. Fajnie, bardzo się cieszę. Za te dwa dni, które nie otwierałam kalendarzy, pokażę Wam teraz, co mam. I tutaj jest tak, w pierwszym okienku był olejek do kąpieli, więc mega fajna sprawa. I była też rękawiczka do masażu, ona chyba też jest do peelingu, więc też fajnie, bo nie mam. A w Douglasie był tusz do rzęs. Bardzo fajną ma szczoteczkę i fajnie, że jest taki mały, zawsze można go gdzieś fajnie sobie zabrać w torebkę. I tu był jeszcze zapach, pokażę Wam jaki. O, tu mamy zapach i to już jest perfumetka, nie jest to taka rolka, tylko perfumetka i pachnie ten zapach też bardzo ładnie, już się nim psikałam, więc to są produkty za te dwa dni, kiedy nie nagrywałam kalendarza, a teraz otworzymy dzień 13. Ok, tutaj mam 13, więc postaram się ją jakoś otworzyć sprawnie. Mam nadzieję tylko, że nie obudzę Blanki. O, proszę, co my tutaj mamy? Tutaj jest pierwszy produkt i jest to... Co to jest takiego? Maska. Super. I oczywiście mój aparat coś wariuje z ostrością. Jest to maska, więc na pewno niedługo przetestujemy, może nawet dzisiaj. I jest to maska o zapachu arbuza, więc fajnie. Widzę, że tu jest maska na noc, więc może jeszcze dzisiaj ją przetestuję. I zabieram się od razu za mój drugi kalendarz. Ten może na początek tutaj położymy na bok. I w drugim kalendarzu 13 jest tutaj i nie wiem, czy to nie jest świeca. O tak, i to w czarnym opakowaniu tym razem, więc super. Też inny zapach, wtedy się pomyliłam i myślałam, że są dwa takie same. O, piękny, ale nie powiem Wam, co to jest za zapach, dokładnie taki... Z czym mi się to kojarzy? Nie wiem, z jakimś płynem do kąpieli, ale nie pamiętam dokładnie jakim, więc bardzo się cieszę. Rozpalę zaraz tą świeczuszkę. I z tego, z tej maski też jestem bardzo zadowolona. Może Was tutaj odstawię i powąchamy tą maskę. Zobaczymy, jak pachnie. Tu jest ładnie pojemniczek tak zamknięty. Wow, pachnie naprawdę jak arbuz. Mega, mega fajny zapach. No dobra, zobaczymy. Może jeszcze uda mi się dzisiaj zrobić tą maskę. To zależy od tego, czy Blanka ładnie mi pójdzie spać na noc, czy będzie marudzić. Więc tak, to były dzisiejsze produkty. Wróciliśmy przed chwilą do domu. Ja dograłam jeszcze dzisiaj dla Was zakończenie wczorajszego filmu. Trwa on zaledwie 5 minut, no ale tak jak już Wam mówiłam, dziewczynki nam się rozchorowały i po prostu nie było opcji nagrywać cokolwiek wczoraj. Chciałam pójść na taki plac przed gminą, bo jest piękna taka świąteczna bombka i piękna choinka. Chciałam to nagrać wieczorem, no ale już nigdzie nie byliśmy. Odpoczywaliśmy z dziewczynkami. Ja też byłam w pracy dłużej niż myślałam, więc tak to wyglądało, no ale trudno. Teraz w tym tygodniu najważniejsze jest dla nas pójść z dziewczynkami do lekarza. Jeżeli nie do lekarza tutaj naszego rodzinnego, to będę musiała poszukać kogoś innego, bo chciałabym, żeby osłuchać mógł ktoś Blankę, bo ona dosyć często nam choruje i wolimy dmuchać na zimne i obserwować to, co u niej się dzieje. Ja i tak mam zapisane leki do inhalacji dla Blanki właśnie, gdyby coś takiego miało miejsce, bo Blanka bardzo szybko
łapie jakąś taką grypę, katar, kaszel i bardzo szybko u niej to się rozwija. Dlatego pani doktor już zrobiła nam taki zapas i przepisała nam różne produkty, różne leki do inhalacji i inhalujemy się już teraz po powrocie do domu. Będziemy się inhalować jeszcze dzisiaj wieczorem, jutro rano i mam nadzieję, że już będzie to lepiej wyglądało, no bo ona troszeczkę kaszle, dusi się tym kaszlem i lecą jej takie gluty zielone z nosa, więc nieciekawie to wygląda. Oliwka sobie wiem, że poradzi, ona ma raczej dobrą odporność, często może ma jakiś katarek, kaszelek, ale ją tak rzadko kiedy rozłoży na łopatki i widzę, że już z dnia na dzień u niej jest lepiej, no ale jeżeli chodzi o Blankę, ona zdecydowanie ciężej znosi takie choróbska jakieś przeziębienia. No a to choróbsko przyszło do nas ze szkoły, u Oliwci w szkole przychodziły dzieci jakieś przeziębione do szkoły. Pani dyrektor opublikowała post na Facebooku, żeby dzieci puszczać tylko zdrowe. No i już w czwartek Oliwki nie puściłam do szkoły, bo miała katar, a w piątek z tego co mi wiadomo były tylko troje dzieci w szkole i w Oliwki grupie już reszta nie przyszła. Z tego co mi wiadomo rozchorowali się też, więc no przyszło jakieś dziecko, widocznie przyniosło coś i tak nawzajem się zarazili. No ale to nie jest nic dziwnego w taką pogodę i tym bardziej w taką porę roku. To jest jak najbardziej normalne takie katarki, kaszelki. No ale ja staram się Oliwci z takim najmniejszym katarkiem nie puszczać już do szkoły, żeby nie zarażać dzieci. No ale no trudno, ona od kogoś coś załapała, nie udało nam się tego uniknąć, więc teraz będą chorować moje dziewczynki. Więc tak, trzymajcie kciuki, żeby szybko wyzdrowiały i żebyśmy mogły coś porobić jeszcze w tym grudniu ciekawego, bo jak dziewczynki się rozłożą, będziemy zmuszeni siedzieć w domu i wtedy nici z naszych wyjazdów do Parku Oliwskiego czy na jarmark bożonarodzeniowy. Mam nadzieję tylko, że to chwilę potrwa i mimo wszystko będziemy mogły zrobić wszystkie nasze zadania z listy, wszystkie nasze takie plany na grudzień, więc trzymajcie kciuki i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dziewczynki oglądają sobie film, tak? Ślicznie się oparłaś, uważaj się przewrócisz. Co tam siostra dała jeść? Ojej! No, Maniu, chodź, oddychamy! Kochani, my już na dziś kończymy tego vloga. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Dziewczynki są już po inhalacji, idziemy za momencik spać, tak, Blaniu? No, już się na mnie patrzy. Zobaczyła aparat, więc leci. A ja kończę szybciutko. Dziękuję jeszcze raz i buziaki, do zobaczenia już jutro.